dobry kochani, z tej strony Estera, witam się z Wami w poniedziałek. Jest to pierwszy dzień po feriach i mała jest teraz u Łukasza, więc ja jeszcze wykorzystałam ten czas, żeby nagrać sobie jeden filmik z serii Mierzymy. I ten filmik jest totalnym sztosem. Prawie wszystkie ubrania są po prostu świetne, tylko że niestety to są ubrania, których Wy raczej nie będziecie mogły kupić, bo ja je kupiłam na live na Facebooku. Jak zmontuję ten filmik, będę szukać linków. Ogólnie ja miałam nagrywać ten filmik wczoraj, ale wczoraj nie czułam się najlepiej. Pewnie słyszycie, że mam katar, mam trochę zatkany nos, bo wzięło mnie lekkie przeziębienie, ale póki co naprawdę odpukać jest dobrze, nie jest źle. Wczoraj czułam się gorzej, dzisiaj już się czuję lepiej, więc mam nadzieję, że to będzie nie żadna jakaś taka mocna choroba, tylko po prostu takie zwykłe przeziębienie. Ja wczoraj ogólnie nie gotowałam, dlatego że stwierdziłam, że muszę ogarnąć dom. Montowałam też filmiki i nagrałam tylko jeden filmik, chciałam nagrać więcej, ale dusiłam się, miałam kaszel, nie mogłam swobodnie mówić. Dziś już na szczęście tego problemu nie ma. Pogodę dzisiaj mamy ogólnie taką sobie, ale nie pada deszcz. Zobaczymy, co będzie z tej pogody. Może sobie w końcu gdzieś wyjdziemy na jakiś taki dłuższy spacer z różą. Jest już godzina 11. I ogólnie chciałam się wybrać dzisiaj na zakupy, ale jakoś tak nie mam ochoty robić dzisiaj zakupów spożywczych i stwierdziłam, że zrobię na obiad rosół, który miałam robić wczoraj. A na drugie danie będzie coś totalnie prostego, ale coś, co wszyscy lubią, czyli ziemniaki z jajkami sadzonymi i mizerią. Najprościej jak się da i może dzięki temu też będę miała więcej czasu na inne rzeczy. Jeżeli jesteście ciekawi, jaki kolor mam na ustach, to zaraz Wam pokażę, bo właśnie niedawno dostałam takie pomadki. Nie są super mega trwałe, nie są to pomadki typu po prostu beton, ale kolory są naprawdę przepiękne. Zobaczcie, jaki ten kolor jest ładny. Nawet nie wiem, jak go określić. Taka może troszkę terakota? Koralowa terakota? Nie ma nazwy. Nie ma nazwy. W ogóle ta marka nazywa się All Tigers. Podlinkuję ją Wam, jeżeli znajdę. No, na pewno znajdę, co ja w ogóle gadam. Właśnie, jak już tak pokazuję kosmetyki, pokażę Wam jedną rzecz, nie, dwie rzeczy, które mi się naprawdę bardzo sprawdziły i na pewno kupię je znowu. Pierwsza rzecz to jest odżywka do włosów, a druga rzecz to jest peeling. Najlepszy peeling, jaki miałam w życiu. Naprawdę z ręką na sercu mówię Wam i to nie jest reklama. Ja ten produkt co prawda dostałam za darmo, ale nikt nie chciał, żebym go reklamowała. Nie było takiego obowiązku, nikt mi za to nie zapłacił i to było coś, co ja sobie po prostu używałam już od dłuższego czasu. I tak mi się sprawdził, że teraz sama za własne pieniądze zamówię sobie po prostu kolejną tubkę. Mam tutaj tą odżywkę i wiecie co, ja w ogóle stwierdziłam, że nie będę jak na razie nagrywać filmików z serii Denko, dlatego że te kosmetyki ja muszę zbierać bardzo długo. Jest tak, że po prostu muszę mieć gdzieś w szafie jakiś karton z pustymi opakowaniami, co zajmuje miejsce. Ja nie lubię mieć bałaganu, ja muszę mieć wszystko po prostu ułożone pięknie, tip-top i mnie to strasznie denerwuje, że muszę trzymać śmieci. To jest odżywka. Kupicie ją na pewno w BM. Nie wiem, czy ona jest dostępna w Polsce. Jest dostępna na bank właśnie w BM i wydaje mi się, że w Home Bargains też ją kupicie. To jest odżywka nawilżająca i ona jest w ogóle super tania. Kiedyś kosztowała funta, a teraz kosztuje funta 9. 250 ml, także spore opakowanie. Wygładza, nawilża włosy, naprawdę jest świetna. Świetna, świetna, bardzo polecam, tym bardziej, że cena jest śmieszna po prostu. A to jest ten cudowny peeling. Marka to Secret Key i on się nazywa Lemon Sparkling Peeling Gel. Troszkę jeszcze chrypkę mam. Jak widzicie, jak dużo mówię, to jednak trochę głos tracę. Ten peeling jest po prostu niesamowity. Jest to najlepszy peeling, jaki miałam w życiu. On ma takie bardzo, bardzo drobne drobinki. Drobne drobinki, no tak. Zobaczcie, na potwierdzenie moich słów możecie zobaczyć, że ja po prostu aż sobie to opakowanie rozcięłam, żeby do ostatniej kropli po prostu wydobyć wszystko, cały ten produkt. No prawie płakałam, jak się skończył. I dzisiaj będę sobie zamawiać nowe. To jest taki peeling, który jest naprawdę całkiem inny niż te wszystkie peelingi, których używałam do tej pory. Kiedy go używacie, to po prostu czuć pod palcami ten jakby taki naskórek i te wszystkie zanieczyszczenia, że one się tak rolują pod palcami. Nie wiem, jak mam to określić. Musicie to zobaczyć. Jak go zamówię i jak już do mnie przyjdzie, to nagram to we vlogu. I wiecie co? On w ogóle nie podrażnia skóry. Można go używać praktycznie codziennie. Ja zawsze po peelingu jestem czerwona.
Ja nawet po prysznicu jestem czerwona na twarzy, a właśnie ten peeling, on w ogóle nie podrażnia mojej skóry, jest tak delikatny, że po prostu szok, a sprawdza się genialnie. Ale oczywiście poszukam go i dam Wam link w opisie. Ja sobie zaraz przygotuję kawkę. Chyba zapalę światło, bo jest ciemno. Zabija mnie ta angielska pogoda, po prostu mnie wykańcza, naprawdę. Kawę trzymam na razie w słoiku. Pękł mi pojemnik na kawę i przesypałam ją do słoika. A znowu mi się coś z kompem stało. Wykończył mnie ten komputer. Z nim mi się dzieje coś takiego, że on jakby rozłącza się z internetem. Pojawia się taka informacja, wybierz sieć Wi-Fi. I ja wtedy muszę wybrać tą moją, wpisać hasło. Może ktoś z Was będzie wiedział w ogóle, o co chodzi. Ja muszę z nim na pewno wybrać się do serwisu. No i teraz jest tak, że coś się kręci, czasem dłużej, czasem krócej, ale ogólnie dość długo. Mam brudny monitor, a ja mam ciągle brudny monitor. No i teraz to będzie chwilę trwało, że ja sobie po prostu wyjmę tego kurczaka z lodówki. Ja jak robię kawę, to zawsze czekam chwilę, aż ona się zaparzy, a później dolewam sobie zimnej wody. Kiedyś wrzucałam właśnie to na vloga i niektórzy mi pisali, że też tak robią. Także może to nie jest aż tak dziwne, jak mi się wydawało. I teraz pojawia się taka informacja. Mac wymaga krytycznego uaktualnienia oprogramowania, ale podczas jego instalowania wystąpił błąd. Nie możesz używać Maca, dopóki nie zainstalujesz tego uaktualnienia. I ja teraz klikam spróbuj ponownie. I to się znowu będzie kręcić. I czasami muszę zrobić tak parę razy, zanim to się naprawi, więc nie wiem, o co chodzi naprawdę. Muszę po prostu wybrać się do serwisu i tyle. Nie lubię gotować rosołu z kurczaka, który nie jest ani organiczny, ani nie jest z wolnego wybiegu. Ale nie zawsze można je dostać. Zawsze jest ich po prostu mało w sklepach. A właśnie, przecież ja tutaj będę miała piersi z tego kurczaka. Zobaczę, jakie one są duże i zrobię kotlety też. Zrobię kotlety i jajka. O, znowu spróbuję ponownie. Dramat. I cały czas mam stres, że w końcu po prostu... O, poszło, zobaczcie, poszło. I teraz właśnie się aktualizuje i już będzie działał. Ale będzie działał nie wiadomo przez jaki czas. Być może będzie działał przez godzinę, być może będzie działał przez cały dzień. Nie wiem, o co z tym chodzi. Umyję tego kurczaka, albo nie, dobra, potem umyję. Potem go umyję, jak go rozbiorę. I tak muszę się tutaj pozbyć tych piórek. Ogólnie ta czynność nie jest zbyt fajnym widokiem, więc może Wam jej oszczędzę po prostu. Zobaczymy się za chwilę. Słuchajcie, rosół wstawiony tutaj. Kotlety się smażą. Ja zaraz będę obierać ziemniaki. Ostatnio wrzuciłam vloga Porozmawiajmy przy kawie, a dzisiaj nagram vloga pod tytułem Porozmawiajmy przy obieraniu ziemniaków. Żartuję, chociaż w sumie czemu nie? To ja muszę zrobić tak, ziemniaki, mizeria i to tyle. A te jajka to już tam później.
Powiem wam coś śmiesznego. Ja ogólnie dodaję sporo marchewki do rosołu, bo Róża marchewkę uwielbia, ale innych warzyw z rosołu nie chcę jeść. Z chłopakami miałam podobny problem, wcinali marchewkę, ale na przykład pietruszki nie chcieli jeść. I słuchajcie, zrobiłam tak, że ja im wkręciłam, że pietruszka to jest biała marchewka i wtedy zaczęli jeść, wtedy już im smakowała. No nieładnie tak oszukiwać dzieci, ale my matki czasami musimy się chwytać naprawdę różnych sposobów. I zapomniałam o cebuli. Wrzucam już warzywa do zupy i zaraz będę obierać ziemniaki i sobie pogadamy. Ja rosół ogólnie gotuję zawsze bardzo, bardzo długo, czasami nawet kilka godzin i wtedy jest najlepszy. Trochę przesadziłam z wodą, ale on się będzie gotował, będzie troszkę go wyparowywało, więc myślę, że będzie ok. Kurczę, mam baterię słabą, ale dobra, może zdążymy. Może zdążymy, na pewno coś zdążę jeszcze nagrać. Wkurza mnie trochę nagrywanie tym telefonem, bo mam w nim za mały kadr. Ale to nic. Ziemniaki, właśnie, póki pamiętam. Ostatnio dostałam pytanie pod jakimś filmem, jakie ziemniaki w Anglii polecam i słuchajcie, ja mam właśnie takie pytanie do was, bo po prostu nie mogę tutaj dostać takich ziemniaków, które by były tak smaczne jak polskie ziemniaki. Te ziemniaki angielskie często są jakieś takie kleiste, nie wiem jak to określić, ale to totalnie nie jest to, co w Polsce. Ja już nawet ostatnio zaczęłam mówić, że po prostu tęsknię za tymi polskimi ziemniakami, takimi, które są takie jakby, wiecie, sypkie, one są naprawdę smaczne. Ja tutaj nie mogę dostać takich ziemniaków, więc jeżeli możecie mi polecić jakieś ziemniaki, to serio. Nie wierzę, że proszę na YouTubie o polecenie ziemniaków, ale naprawdę, to jest tutaj duży problem. I jak widzę, nie tylko dla mnie. Ja ugotowane ziemniaki zazwyczaj duszę z masłem i odrobiną mleka, bo takich kartofelków w całości naprawdę nawet dzieciaki nie chcą jeść, bo one nie są zbyt smaczne. Gdzie są te komentarze? Słuchajcie, ja prawie wszystko robiłam zawsze na telefonie i po prostu teraz tak mi jest ciężko się odnaleźć. Dzisiaj wrzucałam pierwszego shorta i to był po prostu cyrk. Ja musiałam googlować, jak to zrobić. Szukałam w ogóle opcji wrzucić taki filmik typu short i okazało się, że takiej opcji nie ma, że po prostu wrzuca się zdjęcie, które jest w pionie i YouTube już automatycznie odczytuje to jako short, ale sama na to bym za nic w świecie nie wpadła, musiałam googlować. Oj, komedia, mówię wam. Ktoś tutaj napisał, że inaczej wyglądam. Ja, wiecie co, ja się chyba trochę postarzałam i zrobiła mi się tutaj taka zmarszczka i naprawdę zaczęłam myśleć o botoksie. Ale takie rzeczy to tylko w Polsce. Tutaj nie zamierzam czegoś takiego robić na pewno. O, tutaj ktoś napisał, kobieto, spałaś 5 godzin, to całkiem spoko wynik. Rozumiem, że zwykle śpisz więcej, ale dla ludzi na etacie, posiadających dzieci i mających dom na głowie, to jest chyba normalny czas spania. I są już 3 lajki pod tym komentarzem. Niestety tak to wygląda, naprawdę. I powiem wam, bo często tutaj dostaję takie komentarze, że w Anglii to się tak cudownie żyje, że w ogóle jak się ma dzieci, to się dostaje pełno benefitów i tak dalej. I być może powiem wam, że kiedyś, dawno temu, wiele lat temu, być może rzeczywiście tak było, że w tej Anglii żyło się dużo lepiej. Natomiast teraz tutaj wcale nie żyje się dobrze. Jeżeli chodzi o benefity, to na przykład dostaje się tylko na pierwsze i drugie dziecko, na trzecie nie dostaje się totalnie nic. Oprócz takiego zasiłku rodzinnego, który wynosi, nie wiem ile, maksymalnie 70 funtów, chyba nawet nie. Ja mam 200 parę funtów na trójkę dzieci, więc to naprawdę, słuchajcie, no to są po prostu śmieszne pieniądze, tak naprawdę. I jest to dużo mniej niż dostaje się w Polsce, bo w Polsce przecież jest to 500+, jeszcze jeżeli ktoś ma niskie dochody, no to też dostaje zasiłek rodzinny. Do czego zmierzam? Tutaj w Anglii naprawdę dużo rodzin, które chcą żyć na jakimś poziomie, to muszą po prostu tak zapierniczać, że nie macie pojęcia. I często jest tak, że na przykład kobieta pracuje na jedną zmianę, facet pracuje na drugą zmianę.
oni się wymieniają, no i wtedy na przykład mają jakieś 3000 funtów na miesiąc, albo trochę więcej. Za te 3000 można żyć na jakimś tam w miarę dobrym poziomie, ale to też nie są takie pieniądze, ale to też tak naprawdę wcale nie jest aż tak dużo, jeżeli ma się dzieci. Także mówię wam, że po prostu, no, że to jest racja, to jest niestety racja, że jak się ma dzieci i się pracuje, to bywa naprawdę po prostu ciężko i nie dziwię się, że ludzie śpią po 5 godzin. No ja akurat zazwyczaj śpię trochę więcej, chyba że z powodu róży zarywam noc, ale bywają też takie noce, kiedy śpi się 5 godzin, 4 godziny i tak dalej. Ja ogólnie potrzebuję dużo snu i jestem półprzytomna, jeżeli się nie wyśpię. Nienawidzę być niewyspana. Im jestem starsza, tym to niewyspanie po prostu jakoś gorzej znoszę. No i tyle. No niestety tak to jest. Praca, dzieci, ogarnięcie domu, to wszystko zajmuje naprawdę dużo czasu, tak naprawdę. I tego czasu wolnego jest mało, ale powiem wam, że ja osobiście jestem ze swojego życia zadowolona. Nie wyobrażam sobie nie mieć dzieci, nie wyobrażam sobie być po prostu sama jak palec. Ja wiem, że są ludzie, którym takie życie odpowiada, ale ja jestem zadowolona z tego, że mam rodzinę, naprawdę. Nie zamieniłabym tego na życie po prostu, wiecie, bez jednej singielki. Za nic w świecie. O, tu ktoś napisał coś na temat brytyjskiej pogody. No masz rację, jeśli chodzi o brytyjską pogodę, to mam kompletnie jej dość. Zero zimy, zero wiosny i pewnie zero lata, tylko jesień cały rok. No, to ten komentarz to jest po prostu totalnie w punkt. Chociaż powiem wam, że wcześniej, bo jestem tutaj teraz trzeci rok i przez dwa poprzednie lata zawsze w maju były upały i to takie upały, że naprawdę można było leżeć i się opalać. Rozstawialiśmy już basen w maju, dzieciaki się kąpały, a teraz jest po prostu tragedia. Właśnie obawiam się, że lata w tym roku nie będzie w ogóle i nie wiem, jak ja to przeżyję. Naprawdę nie wiem. Jedna dziewczyna napisała, że nie kupuje też dzieciom drogich ubrań, bo bardzo niszczą i do tego dewastują meble, zabawki, ściany popisane. U mnie jest to samo. Zabawek to może aż tak nie niszczą, chociaż też się zdarza, bo to wszystko jest takie, wiecie, kiepskiej jakości. Ale meble też mi Róża poniszczyła, bo ona sobie jeździ tutaj na przykład wózkiem albo jakimiś samochodzikami. No i już nieraz tak przyfandzoliła w mebel, że po prostu pozostał ślad. Także niszczą meble, niszczą naprawdę. Mówię wam, tragedia. Odnośnie tych płatków kukurydzianych też sporo osób pisało, żebym je wrzuciła do woreczka, ale słuchajcie, ja próbowałam to zrobić i te woreczki niestety mi się rwą. Te płatki po prostu są twarde i one przebijają ten woreczek. Także musiałabym, właśnie tutaj ktoś napisał, musiałabym mieć torebkę jakąś taką materiałową po prostu. A i ogólnie pisaliście, że lubicie, jak pokazuję przepisy. I powiem wam, że mnie to też zmotywowało do tego, żeby w końcu zacząć próbować jakichś nowych przepisów, bo szczerze mówiąc, to my cały czas jemy to samo. Jest kilka takich dań i w tygodniu nasze menu tygodniowe wygląda naprawdę praktycznie co tydzień tak samo. Więc fajnie, że mi pisaliście, że chcecie te przepisy, bo dla mnie to też jest motywacja, żeby po prostu poszukać jakichś takich łatwych przepisów, też tanich, no bo wiadomo, teraz wszystko jest mega drogie. I żeby wam tutaj jakieś takie nowe pomysły podsuwać. O właśnie, właśnie, właśnie. Jeszcze jedno pytanie, na które chciałam wam tutaj odpowiedzieć w filmiku. Koniecznie, bo wiem, że wiele osób będzie ciekawych. Czyżby Dawidowi znudził się wegetarianizm? Czy Dawid już je mięso? Tak, słuchajcie, ten jego wegetarianizm nie trwał długo. Ja wam powiem, że już dość szybko był taki jeden dzień, kiedy ja zrobiłam pierś kurczaka w śmietanie. I już widziałam, że on się tak na nią czai, ale nic nie mówiłam. No i wiecie, dla mnie zrobienie, u mnie często jest tak, że jest zupa, bo samą zupą dzieciaki się nie najedzą, więc jest zupa i jest drugie danie. Zupa jest zazwyczaj tylko takim dodatkiem. Ale jak gotuję zupę, no to ona jest zazwyczaj już na dwa dni, także spoko, to nie jest jakieś tam problematyczne. No ale w momencie, kiedy Dawid przestał jeść mięso, no to nagle się okazało, że ja muszę zrobić na przykład trzy dania jednego dnia. No i zupy również gotuję bardzo często na mięsie, głównie na mięsie, więc słuchajcie, to był po prostu jakiś obłęd. Więc wiecie, co ja zrobiłam? Ja zaczęłam mu kupować te gotowce, które pokazywałam wam na filmach. One ogólnie miały dobry skład, kary, jakieś tam klopsiki, coś takiego. No i on tak zjadł jeden raz, drugi, trzeci. A wiecie, że moje dzieciaki gotowców nie cierpią, bardzo nie lubią angielskich gotowców. No i po prostu w pewnym momencie przyszedł i stwierdził, że on już mięso jednak będzie jadł. I tyle.
podejrzewam, że gdybym się tak na maksa starała i gotowała jakieś tam dobre, smaczne rzeczy wegetariańskie, to mogłoby to potrwać troszkę dłużej, ale naprawdę tak się cieszę, tak mi ulżyło, bo przecież słuchajcie, no to jest koszmar, no kurczę, jestem matką, ale nie jestem tutaj, wiecie, służącą i kucharką, sprzątaczką i wszystkim w jednym, żeby każdemu tutaj dogadzać i dla każdego dziecka gotować coś innego, no obłęd. Dobra, ziemniaki obrane, myślę, że tyle starczy, także, a nie będę chyba ich jeszcze wstawiać. Dobra, nie będę ich jeszcze wstawiać, później je wstawię. Ogarnę tutaj ten bałagan i nie wiem, zobaczymy się może dopiero jak będę gdzieś wychodzić z różą, bo nie chcę, żeby ten vlog był zbyt długi, jak zwykle, bo potem siedzę i montuję strasznie długo. Ja wiem, że wy ogólnie lubicie długie vlogi, pisaliście mi, że lubicie długie, tylko że ja nawet wolałabym nagrywać codziennie, ale takie krótkie, kilkunastominutowe, bo jest to po prostu dla mnie łatwiejsze. A jeżeli nagrywam takie długie, to w ogóle nie ma opcji. O, bateria mi siada, 5% zostało. No właśnie, to ja sobie tutaj ogarnę, podładuję telefon. Jeżeli nagrywam takie długie vlogi, no to nie ma opcji, żebym wrzucała te filmiki codziennie. Ale wydaje mi się, że co 2 dni dam radę wrzucać, póki co. No, mam jeszcze sporo... Aha, właśnie, bo ktoś jeszcze pytał, ktoś jeszcze pisał, że wie, że mam ciężką sytuację w domu. Słuchajcie, nie, to nie chodzi o sytuację w domu, to absolutnie nie chodzi o sytuację w domu. W domu jest wszystko ok. To chodzi o te sprawy, które się jeszcze ciągną i tak dalej. Ale słuchajcie, nie mogę nic powiedzieć z tego powodu, że po prostu... Generalnie trochę mogłabym powiedzieć, ale podpisałam taki dokument od adwokata, że po prostu nie będę niczego mówić w social mediach. I to nie dlatego, że ja jestem youtuberką. Ogólnie to jest po prostu normalne przy takich sprawach, że oni dają takie coś do podpisania. Nawet pomagałam ostatnio ogarnąć Łukaszowi jakieś... bo miał wypadek przy pracy, coś tam mu się stało w oko. Pomagałam mu właśnie ogarnąć odszkodowanie. I też dostał taki papier do podpisania, że po prostu podpisuje, że oświadcza, że nie będzie nic na ten temat mówił w social mediach. Także mimo, że bym chciała, bardzo bym chciała już wam coś tam powiedzieć, no to jeszcze niestety nie mogę. Róża już wróciła, ale teraz siedzi i ogląda sobie piosenki, więc mam jeszcze chwilę, żeby tutaj ogarnąć. Muszę wrzucić kostkę do kiwelka i chciałam wam tylko powiedzieć, że ja zaczęłam używać takich kostek. Już nie używam takich kostek, które są... które się wiesza w kibelku, bo Róża mnie ciągle wyciągała. Wydaje mi się, że teraz już może by tak nie robiła, bo jednak wiele rzeczy rozumie i wie, że nie wolno po prostu. Ale jeszcze nie próbowałam, jakoś tak się przyzwyczaiłam do tych kostek i one się w sumie u mnie sprawdzają, więc jest okej. Woda jest fajna, niebieska, jakoś tak nie wiem. Mam takie poczucie, że po prostu jest czysto wtedy. Także no, taka śmieszna historia, powiem wam, no po prostu ciągle chodziła do ubikacji i wyjmowała te kostki. Chciałam wam jeszcze dzisiaj coś pokazać. Kiedyś, kiedy pokazywałam haul ze sklepu z taką niemiecką chemią. Kurczę, nie pamiętam teraz nazwy. Niemchem, dobra, przypomniało mi się. To właśnie pokazywałam ten odplamiacz i ktoś pytał, żebym dała znać, jak mi się sprawdził. I powiem wam, że naprawdę średnio się sprawdza. Jakieś takie leciutkie plamy usuwa, ale chciałam wam pokazać tą bluzkę, bo ona miała takie mocniejsze plamy. I nie mogłam mi właśnie tym usunąć i zostawiłam na troszkę dłużej ten odplamiacz na tej bluzce i wyżarł mi takie, zobaczcie, no wyżarł kolor po prostu. Straszna szkoda, bo ta bluzka jest prześliczna i ja ją sobie jeszcze zostawiłam, bo Róża nadal może ją nosić do jakichś ogrodniczek i wtedy tych plam właśnie nie widać. Naprawdę było mi szkoda, bo te jednorosty są takie śliczne. I od razu chciałam was też prosić, żebyście mi poleciły jakiś odplamiacz taki, który się sprawdza po prostu przy dzieciach na takie jakieś plamy, no głównie od jedzenia oczywiście, ale też od błota i tak dalej. I chcę wam jeszcze pokazać dzisiaj jedną rzecz. Bo zaraz właśnie będę tego używać. To jest taki płyn, który kosztuje tylko funta w BM i on się mi super sprawdza do mycia pralki. Właśnie teraz zauważyłam, że ostatnie pranie nie ma takiego zapachu, jakie powinno mieć. No nie, że śmierdzi, ale po prostu czuć już, że coś jest nie tak i muszę sobie tą pralkę tym przemyć. To się po prostu wlewa w to miejsce, gdzie wlewacie płyn do prania albo proszek. Taka jedna butelka starcza na 2 razy, więc na 1 raz wychodzi 50 pensów tylko, także cena jest naprawdę fajna. Sprawdza się super i jest dostępny w różnych zapachach. Ja nie pamiętam teraz już, jakie są zapachy dostępne. Ja lubię ogólnie zapach bawełny, także wziąłam właśnie bawełnę. Zaraz właśnie włączę pralkę i niech się czyści.
Włączam na takie szybkie pranie 45-minutowe. Dlaczego nie chce mi się włączyć? O co chodzi? Aha, no tak, bo drzwi nie zamknęłam. No hit. Mam cię za godzinę obudzić? Dawid wrócił ze szkoły i mówi, że jest tak zmęczony, że idzie spać. Bartek to samo. A oczywiście wiadomo dlaczego, bo siedzieli bardzo długo w ferie. A, mówi, że nieprawda, że to dlatego, że 2 kilometry musi iść do szkoły. Na pewno, no. Zmęczeni wrócili. Dlaczego ten pół się nie pieni? Wydaje mi się, że on się ostatnio pienił. Ale pewna nie jestem. Są zmęczeni, bo zarywali nocki i się po prostu odzwyczaili, przestawili się totalnie i nie mogli spać normalnie w nocy i to jest przyczyna. Ja im nałożę obiad i będziemy szły z Różą do sklepu i może też na plac zabaw, żeby się trochę wylatała, bo dzisiaj spała niestety bardzo długo i obawiam się, że będę miała zerwaną noc. Tak wygląda rosołek Róży. To jest rosół praktycznie bez rosołu. Sam makaron, mięso i marchewki. Ona się zrobiła taka wybredna, jeżeli chodzi o jedzenie, że ja po prostu wymiękam. I podejrzewam, że zje tylko marchewkę, bo marchewkę uwielbia. W sumie makaron też uwielbiała zawsze, a teraz jakoś przestała go jeść. Mam nadzieję, że wyrośnie z tego i niedługo przestanie po prostu tak wybrzydzać. Nie mów, że chcesz ciasteczka piec. Może jutro? Róża ma za małe buty, ale nie za małe, tylko za duże, ale zażyczyła sobie, żeby jej założyć, więc niech ma. Mam nadzieję, że się nie przewróci, ale normalnie w nich chodzi. Zobaczcie, zjadła oczywiście samą marchewkę. Czekaj, mama ci pomoże z tym rowerkiem. Zaraz wychodzimy i ja nie nagrywam zbyt dużo, bo ładuję cały czas telefon, bo przerzucałam pliki, te filmy, które już nagrałam, na laptopa i trochę mi baterii zżarło dużo, trochę dużo. Dużo. A co, ty zostajesz w domu czy idziesz z nami? Nie idziemy nigdzie daleko, idziemy tylko do... nie do BM, ojejku, do Homebergens i nie wiem, czy do Lidla, czy do Aldika, obojętnie. Bo jakieś muszę kupić mięso jutro na obiad. Chcę ugotować coś innego, bo mnie obserwatorki mnie zmobilizowały. Co ugotujemy innego? Co ugotujemy? Ja będę gotować, bo ty będziesz w szkole. Ostatnio patrzyłaś gazetkę z Azdy i tam były jakieś fajne przepisy. I właśnie Dawid zaproponował, żebyśmy nagrali vloga, jak gotujemy coś tam z tej gazetki. Tam było coś takiego fajnego, nie? Tak. No. Ale to w weekend jedynie, nie? Teraz ferie się skończyły. I co, polepszyło ci się, czy nadal jesteś taki zmęczony? Już nie jestem. Nie jesteś? Obudziłam się. Obudziłeś, rozbudziłeś. No. Bartek niestety nie jest w najlepszym snanie. Ale on długo spał. Tak to jest, jak się matki nie słucha. I się siedzi po kryjomu po nocy. Na laptopie gra. Dlatego będę zabierać laptopa. Już powiedziałam. Terror, normalnie terror. No tak, a co? Ja już miałam dawno wychodzić, ale tak zwlekam i zwlekam, bo nie wiem, czy za chwilę deszcz nie lunie. Sprawdzałam pogodę i nie ma padać. To co, Róża? O, dostałam buziaczka w kolanko. Mnie też. A Róża, trzeba. A co ty sobie za buty założyłaś? Ty, ona sobie sama te wansy założyła. Ja jej założyłam. Ach, ty jej założyłeś? Ja myślałam, że ona sama sobie założyła. Było bardzo trudno, mi drugiego zabrała. Dobra, będziemy lecieć już. Ty zostajesz, nie? Tak. A tak powiedz szczerze, że zostajesz, bo jesteś zmęczony, czy bo chcesz grać na Xboxie? Dzień dobry. Co? Trochę tego i trochę tego. Możesz buty, ale nie te może, co? Chcesz buty? To wiesz co, usiądź na schodach, tak? Mama ci założy buty. A chcesz zrobić siusiu? Nie. Nie chcesz siusiu? No w końcu wyszłyśmy. Ale tak mi się nie chciało wyjść. Spójrzcie na niebo. Nie wygląda aż tak źle, ale w każdej chwili może spaść deszcz. Chociaż nie powinien padać, ale ja już się nauczyłam, że ta pogoda się tutaj nie sprawdza. Bo tak jak mówiłam niedawno, jest niby ładnie, świeci słońce, a za chwilę przychodzi bardzo silny wiatr i zaczyna po prostu lać. Dawid został w domu i powiem wam szczerze, muszę się wam zwierzyć, że moje serce matki po prostu zaczyna krwawić, bo widzę, że Dawid już też coraz częściej woli sobie iść spotkać się z kolegami albo grać na Xboxie, zostać po prostu w domu zamiast spędzać ten czas ze mną. Niestety jest to normalna kolej rzeczy. Też mi kilka osób o tym pisało, że mam się cieszyć tymczasem z Różą, dopóki ona jest malutka. I jeszcze, wiecie, jestem całym jej światem, bo niedługo to się skończy. Ale ty jeszcze z mamusią troszkę czasu będziesz spędzać, tak?
Róża sobie śpiewa. I zabrała ze sobą lalkę. Jak tam, Róża? O, chyba ci się nie spodobało, że mama zatrzymała się, co? Jedziemy dalej. Róża sobie zażyczyła jajo. Gdzie ty tu widzisz jajo, moja droga? To nie są jaja. Może taką, co? Ale ja nie wiem, Róża, czy to dla ciebie będzie dobre. Ty ostatnio masz taką suchą skórę. Taką bombę chcesz do kąpieli? Nie do użytku dla dzieci poniżej 3 latek. No to wiesz co, mama ci kupi, wiesz co, zrobimy tak. Mama ci da takie niebieskie i damy je Dawidowi. Proszę. Ja jesteś zadowolona, tak? Już nie wiem, który raz tutaj kręcę się po tych sklepach i szukam pościeli. Nie mogę nic znaleźć. Ogólnie oczywiście takie rzeczy można kupić przez internet, ale ja nie chcę, bo muszę dotknąć. Muszę po prostu dotknąć. I nie ma takiej, która by mi się podobała, pasowałaby mi w sypialni i była jeszcze miła w dotyku. O, kto to tak ziewa już? To dobry znak. Ja to muszę nagrać. Co ty przed chwilą mówiłaś do mamusi, że co byś chciała z tego sklepu? Baby Shark? Ja wam w domu coś pokażę. Trzymaj, trzymaj, wiesz? Już nie ma Baby Shark. Już są wykupione. Widzisz? Nie ma. No nie ma. Czy możesz, czy mogę co, to? Nie, no takie coś nie. Takie coś to ci się nie przyda. Nie ma już Baby Shark. Niestety, sprzedane zostały. Pokażemy w domu, jakiego masz. No, pokaż, jak sama wkładasz. Źle ten wózek chyba stoi, co? Nie, 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 tu nie, bo tu są takie badziewne. Wszystkie ogólnie są badziewne, ale szansa na najlepsze jest tutaj. Proszę. Wiem, że ty chcesz dmuchawca, ale mama nie będzie tutaj latać po rondzie i ci zbierać dmuchawców. Tutaj jest jeden, czekaj. Włączę hamulec. Boże, mokry. Proszę. Bing tak robił w bajce, tak? Chyba cię nie słyszą. Musisz... Proszę, o Boże. Zobacz, tu są kotki. Nagraj, jak ty wołasz kotki, no. Wołaj kotki, może znowu jakieś przyjdą. No wołaj, kotek, gdzie jesteś? Ja jestem już w domu, pokażę wam teraz szybko, co kupiłam. Kupiłam karkówkę, wzięłam mandarynki, bo one są obecnie jedną z nielicznych rzeczy, które je Róża. Naprawdę, ona teraz... Ja nie wiem, co jej się stało. Je marchewki, mandarynki, jabłko, banany. Ostatnio właśnie ją wzięło tak na warzywa i owoce. Pomidory w puszce i pasatę. I dobrze, że poszłam na te zakupy, bo pewnie jutro będę chciała zrobić pomidorówkę z reszty tego rosołu. A właśnie nie miałam już tych rzeczy i zobaczyłam je w sklepie i olśniło mnie, że przecież je potrzebuję. Byłam też w BM i w BM kupiłam sól himalajską. Ja używam praktycznie tylko soli himalajskiej, ale ostatnio jej tam nie było, a ona jest tam w bardzo dobrej cenie, bo kiedyś kosztowała funta, a teraz podrożała tylko o 10 pensów. To jest 750 gramów. Naprawdę nigdzie w żadnym takim sklepie stacjonarnym nie widziałam tej soli, żeby była tańsza. Dla Róży kupiłam taki płyn do kąpieli. Nie wiem, co się stało, ale i w Aldi, i w Lidlu te wszystkie płyny są po prostu cały czas wykupione i są tylko szampony i te mleczka takie nawilżające. Kupiłam też dzieciakom orzeszki. Orzeszki! Orzeszki! Nerkowce! Trzymaj. No, wiedziałam. Jak oni wszystko słyszą, tylko nie to, co powinni. Jak mówię, żeby w czymś pomogli, to udają, że nie słyszą. To jeszcze mam z Lidla, dezodorant dla Bartka. Poszłam jeszcze do BM, bo przypomniało mi się, że ja przecież muszę sobie kupić jakieś leki. Chociaż nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Czuję się dobrze i wszystko wskazuje na to, że to jest tylko takie zwyczajne przeziębienie. I do tego jeszcze słabe tak naprawdę. No ale wzięłam sobie na wszelki wypadek taki lek Richams. To są, a ich jest tylko 5, to mogłam sobie wziąć w sumie 2 opakowania. Ile się tego bierze? 5, a się bierze maksymalnie 6. A mi się wydaje, że jak wezmę sobie takie 2-3 dziennie, to szybko mi to przejdzie. Teraz na przykład mam taki troszkę większy katar, no ale byłam na dworze. Ale nie, tego się nie otwiera. Ja myślałam, że ty mi dajesz to jajo z Lidla. A gdzie ona ma to jajo z Lidla? To jest do kąpieli. Gdzie jest twój Baby Shark, Zatko? Nie pokażesz Baby Sharka? Ale ty jesteś uparta. Nie. No to nie. Nie kurtkę. No to nie. A jak nie kurtkę, to nie kurtkę.
chustkę, no to nie mam. Nie mam chustki. Ale nie mogę go pokazać? Nie lubi się dzielić baby sharkiem. Nie mogę, ona się nie lubi dzielić baby sharkiem. Nie mogę tutu. Położyła go w spiżarni i leży. I co on tam będzie w spiżarni siedział? Róża, gryź dokładnie te orzeszki. To jest ten baby shark kultowy. One były za 12 zł, za 12 funtów w Lidlu. I jeszcze ostatnio były dostępne. I ona jak się go wkłada do wody, no to puszcza tą piosenkę kultową. I to jest obecnie ulubiona zabawka do kąpieli. Proszę. No to oddaj te orzeszki, jak ci nie smakują. Czy mogę w wodzie? Nie, kochanie, nie możesz mleczka, ponieważ nie będziesz piła tyle mleczka, ty masz jeść. Możesz dostać mandarynkę. Mleczko dopiero wieczorem. Chcesz mandarynkę? Nie. Chciałam wam powiedzieć, że ucieszyłam się dzisiaj bardzo, bo jakiś czas temu już właśnie też kupowałam na live na Facebooku pełno takich rzeczy do domu. Jest taka dziewczyna, która ze swoim, nie wiem, czy mężem, czy partnerem właśnie sprzedają takie rzeczy, dosłownie wszystko, słuchajcie, od talerzy i kubków poprzez zabawki, nawet jakieś tam dywaniki do łazienki, po prostu wszystko. Te rzeczy są bardzo, bardzo tanie. Mi nadal brakuje dużo takich rzeczy do domu. Sporo rzeczy mam w Polsce i pewnie prędzej czy później je sobie przywiozę, ale na przykład teraz oni mi dzieciaki mi wytukły prawie wszystkie naczynia. Każdy talerz jest z innej parafii, każdy kubek jest z innej parafii. I musiałam kilka właśnie takich różnych rzeczy sobie kupić, ale tam są naprawdę takie różności, zabawki, gry dla dzieci. Słuchajcie, tam jest po prostu wszystko. No i okazało się, rozmawiałam dzisiaj z tą dziewczyną, poprosiłam, żeby mi wysłała tą paczkę i okazało się, że ona mieszka bardzo blisko mnie, także jutro tutaj rano do mnie przyjedzie i mi to wszystko przywiezie. Cieszę się bardzo, będę miała to już jutro i w sumie nie planowałam nagrywać jutro vloga, ale skoro to przywiezie, no to na pewno nagram. Dawid, słyszałeś, co ja mówię? Nie! Te rzeczy, które kupowałam na tym live, co ty chciałaś, jakąś tam wiewiórkę, wiesz, takie pierdolki. To ta pani mi je przywiezie jutro, bo mieszka bardzo blisko mnie. No, super. Robala jakiegoś widzę. Gdzie? No tam. O, bo to są te wielkie, wstrętne komary. Widzę, że już się zaczęło. Zrobiło się trochę ciepło, już się zaczęło. Dobra, kochani, ja już się dzisiaj z wami żegnam. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. No i wygląda na to, że o ile nic nieprzewidywanego się nie wydarzy, to będę jutro też vloga nagrywać. Także super. Do zobaczenia, pa!